Miłośnicy rozwiązywania zagadek długo czekali na ten moment. Warto było jednak uzbroić się w cierpliwość. Z niewielkim opóźnieniem w Gostyńskim Muzeum otwarto dziś Escape Room. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, wyjaśniamy. Escape Room to pokój zagadek. My mamy tematykę napoleońską. Gostyń częściowo jest związany z Napoleonem, chociażby przez szachistę Łysiaka. Idziemy dalej w tym kierunku. Jest rok 1806 i zadaniem uczestników zabawy jest znaleźć Napoleona, uwolnić i zapobiec wielkiemu kryzysowi w Europie początku XIX wieku. Aby rozwiązać zagadkę, nie trzeba być historykiem. Wystarczy spostrzegawczość i oczy dookoła głowy. Wskazówki ukryto w zaskakujących miejscach. Trzeba więc zajrzeć do każdego zakamarka. W tej grze nie jesteście też sami. Po piętach depcze wam wrogi wywiad. Spieszcie się, oni będą tu za godzinę. Musicie pamiętać, że stawką w tej grze nie jest już tylko wasze życie, ale również i losy Europy, a może nawet świata. To taka zabawa dla grupy przyjaciół, dla rodziny. Od 2 do 5 osób wchodzą do tego pokoju, starają się rozwikłać zagadki, pootwierać klucze, poznajdywać w jakiś sposób jakieś wskazówki. Kompletnie nie potrzeba znajomości historii. To od razu mówię dla tych, którzy boją się, że tematyka napoleońska i należy znać się na historii. Nie, po prostu to są szarady, zagadki. No nie będę zdradzał tajemnic. Mnóstwo elektroniki, którą jest naładowane te pokoje. Wręcz pokój zagadek, ale pokoje, w ten sposób powiem. No i to fajny taki efekt przeniesienia się w tamte czasy. Nawet jeśli nie uda nam się rozwiązać tej zagadki, to pokój uda nam się opuścić ostatecznie. Jeżeli po 1,5 godziny nie uda się uzyskać klucza i wyjść z pokoju, wtedy gra jest przerwana. Można wtedy po raz drugi zarezerwować pokój, szybciej przejść do pewnego etapu i myśleć i samemu spróbować znaleźć rozwiązanie. Ale też można w każdej chwili, ponieważ osoby, które administrują pokojem, mają krótkofalówkę i osoby, które wchodzą do pokoju, mają krótkofalówkę. Czasami wystarczy poprosić o wskazówkę. Tam 6 kamer. Przyglądamy się wtedy, co dana osoba robi. Z jednej strony staramy się też, wtedy możemy pomóc, no ale też zapewniamy bezpieczeństwo. Są już pierwsi chętni, którzy chcą skorzystać z tej atrakcji? Właśnie zaczynamy, ale już dzisiaj na cały dzień nie ma ani jednego wolnego miejsca. Jest możliwa tylko i wyłącznie rezerwacja poprzez internet. Wystarczy wejść na stronę muzeum, znaleźć zakładkę Pokój Zagadek i tam zostajemy przeniesieni do portalu Lukmi. Jednorazowy bilet kosztuje 100 zł. Mieszkańcy gminy Gostyń mogą jednak liczyć na specjalne traktowanie i 50% zniżkę. Z Escape Roomu mogą korzystać jednocześnie 2, 3, 4, a nawet 5 osób. Niezwykle ważna jest przy tym współpraca. Wizyta w pokoju zagadek to świetny sposób na zabawę z przyjaciółmi. No zapraszam bardzo, ponieważ myślę, że jest to jeden z lepszych Escape Roomów w Polsce. Zrobiony profesjonalnie, praca nad nim trwała ponad pół roku. Stopień trudności jest odpowiedni, no i to jest 1,5 godziny świetnej zabawy.